Karol Ślęczek, absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nauczyciel filozofii buddyjskiej. Od 1988 roku wykłada w ośrodkach buddyjskich na całym świecie. Karol Ślęczek jest moim gościem. Przyjechaliśmy specjalnie do Karola, do Krakowa, żeby porozmawiać o bardzo ważnym i chyba najistotniejszym temacie, jaki jest możliwy, ale najpierw chciałam spytać, Karol, jakbyś mógł siebie określić, to kim jesteś? Jeżeli miałabym ciebie przedstawić, z czym się utożsamiasz i czy jest coś, z czym się utożsamiasz? Kim jestem? To jest chyba dobre pytanie dla buddysty, nie? Umysł jest przestrzenią, a osobowość to iluzja. Wiem, że wielu ludzi się zbuntuje, a wielu psychologów powie, że to szaleństwo, ale rzeczywiście tak jest. Można szukać swojej osobowości, swojego ego, ale znajdziemy tylko ciało, które się zmienia, myśli, uczucia, które przychodzą i odchodzą. Jak odkrywamy, że to nie jest czymś rzeczywistym, nagle wow, jestem wolny od tych wszystkich ograniczeń i nie jestem już tarczą, do której wszyscy mierzą, ale jestem wolny od tego. Umysł jest przestrzenią. I ta przestrzeń jest jakąś czarną dziurą, jest absolutną prawdą, jest radością i aktywnym współczuciem. Tym naprawdę jesteśmy. A kim widzą nas inni ludzie, to jest oczywiście ich rzeczywistość, ich prawda. Nie? To będzie w prologu, to postaram, pozwolę sobie zamieścić, jak widzę ciebie. Ale w takim razie o tej wolności właśnie chciałam cię spytać, bo mam wrażenie, że ta wolność wyboru jest chyba największą wolnością, przynajmniej tak mi się wydaje. I chciałam cię spytać, bo wydaje mi się też, że nasza możliwość jest taka poszerzenia świadomości tego, jak duży mamy wpływ. Właśnie jak duży mamy wpływ na swoje życie. Rozmawiam z ludźmi, pytam ich, czy uważają się za twórców swojego życia. I większość z nich twierdzi, że tak. I ja chciałabym ciebie spytać i o tym, co bym dzisiaj porozmawiać. O tym, jak tworzymy swoje życie, czyli o przyczynie i skutku, o tej przyczynowości. No, nie wiem, czy wszyscy ludzie tak cieszą się wolnością, nawet ją dostają, bo wolność związana jest też z odpowiedzialnością, nie? Jeżeli istnieje przyczyna i skutek nie tylko na zewnątrz, w zewnętrznym świecie, ale również my stwarzamy swoje życie, to również oznacza, że jesteśmy za niego odpowiedzialni. Więc nie da się tej wolności wziąć bez tej odpowiedzialności. I to dla wielu ludzi jest problemem. Więc w szkole też często słyszymy, że właściwie wszystko jest jakoś zdeterminowane, nie? Więc wydaje się, że właściwie z naukowego punktu widzenia to nie ma tej przestrzeni na jakąś wolność. Ale oczywiście tak nie jest, ponieważ gdyby nie było tej wolności, nie byłoby w ogóle zmiany. Żylibyśmy w jakimś zamarzniętym wszechświecie. Właśnie dlatego wszystko się może zmieniać i wszystko jest możliwe, ponieważ rzeczywistość to jest tylko koncepcja, którą wierzymy, że jest prawdziwa i nagle potem odkrywamy, ale zaraz rzeczywistość dla kogo, nie? I nagle widzimy, że dla jednych ludzi to jest taka rzeczywistość i narkoman żyje w innym świecie, psychicznie chory człowiek w zupełnie innym świecie i alkoholik w innym świecie, jakiś szczęśliwy człowiek sukcesu w innym świecie. I też widzimy, że mają też inną wolność, inny rodzaj wolności. No właśnie, ale o to chcę cię spytać, czy to jest możliwe, że zanim się coś wydarzy, zanim coś się wydarzy w naszym życiu, czy my mamy na to wpływ? Jak uważasz? Mamy na wszystko wpływ. To my stwarzamy swoje życie, więc Budda wyjaśniał, że to jak Budda rozumiał przyczynowość, jest naprawdę warte do przestudiowania, ponieważ najpierw może nam się wydawać, że nie ma wolności w zewnętrznym świecie, ponieważ
na zewnętrznym poziomie świat jak gdyby nie może wybierać, nie? To znaczy nasz samochód, jak wlejemy do niego benzynę i wodę tam, gdzie powinniśmy, to nasz samochód nie może wybierać, czy ja dziś pojadę w podróż z tym człowiekiem, czy nie, nie? I przeżywając na zewnątrz taki świat, wydaje nam się, że umysł również tak funkcjonuje. No ale świat jest tylko projekcją umysłu, nie jest umysłem. Świat jest funkcjonuje przez warunki. Umysł jako warunki się spotykają, pojawiają się zjawiska. Umysł, absolutna natura umysłu jest wolnością i nie funkcjonuje w ten sposób nasz umysł. Mhm. Więc jest zasadnicza różnica między tym, co przeżywamy, a przeżywającym. To, co przeżywamy, zmienia się i funkcjonuje w pewien sposób, ale ten przeżywający, który teraz patrzy przez nasze oczy i słyszy przez nasze uszy, to nie jest jakaś taka sytuacja, że nasz umysł nagle nie ma wyboru. Oczywiście w każdej sytuacji życia mamy więcej albo mniej wolności, ale ten rodzaj wolności, który mamy, to zależy od tego, co robiliśmy wcześniej. Więc Budda wyjaśniał, że pozytywne myśli, słowa i działania przynoszą nam szczęście, więcej wolności, więcej wyboru i więcej bycia przytomnym i mając tą świadomość i zdolność widzenia, co się wydarza, lepiej wybieramy z tego, co się wydarza i jeżeli dokonujemy mądrych wyborów, to mamy jeszcze więcej wolności. Ale oczywiście jest tu pewien problem, taki ludzki problem. Budda by mówił, ludzie nie są wolni, uzależnieni są od uczuć. Jak są szczęśliwi, zachowują się dobrze, a jak są nieszczęśliwi, zachowują się źle. Więc skoro tak ludzie funkcjonują, to chyba najlepszym byłoby pomysłem jednak dać człowiekowi wolność, czyli uczynić go absolutnie szczęśliwym. Mhm. Właśnie Budda nauczał ponad 2500 lat temu, stał się nauczycielem, tak jak, bo chciałabym tu nawiązać do innych punktów widzenia na tą przyczynowo-skutkowość, o którą mi chodzi. Tak jak nauczał później też Jezus, on z kolei właśnie monoteistyczne religie, tak jak judaizm, czy chrześcijaństwo, czy jeszcze inna, to w każdym razie one nauczają, że nasze złe uczynki zostaną w jakimś sensie osądzone przez jakąś boską naturę z zewnątrz. Z kolei na przykład filozofia joginiczna mówi o przeznaczeniu, ale filozofia buddyjska, nauki buddyjskie i to wszystkich tradycji mówią jednoznacznie, że mamy wpływ na wszystko. Tylko filozofowie na przykład, i tu, ponieważ jesteś również filozofem, chciałam do tego nawiązać, że filozofowie często z tego, co czytałam, no nie lubili za bardzo zajmować się tym tematem, dlatego że nie mogli udowodnić w żaden sposób, nie mogli przeprowadzić żadnego doświadczenia na ten temat, czy na pewno tak jest, no bo jednak jest pewna asymetria w tym, od momentu, kiedy coś zrobimy, do momentu tego, kiedy przyjdzie rezultat, jest jednak jakiś, to nie jest tak, że to się zdarza od razu, więc w tym momencie, co możesz o tym powiedzieć, jak możemy jednak uznać tego typu prawdę? Prawda jest wolnością. To brzmi górnolotnie, ale dokładnie tak jest, ponieważ jedynym problemem, jaki mamy, i wszystkie problemy, wszystkie rodzaje cierpień wynikają z niewiedzy. Więc dopóki nie wiemy, co wydarza się na zewnętrznym poziomie, i tu wspaniała nauka nam tu próbuje tłumaczyć i odkrywać, dopóki nie wiemy, co wydarza się w naszym wewnętrznym życiu, no to oczywiście, że nie jesteśmy wolni, nie? Ponieważ czy wiemy, jak to funkcjonuje, czy nie, to i tak funkcjonuje to w pewien sposób. Więc oczywiście takim schematem, nie, odrzucania rzeczywistości, tak w psychologii, wypierania pewnego faktu, to polega na tym, że wydaje nam się, że jak o tym nie wiemy, to tego nie ma. Nie? No więc oczywiście tak to nie działa. Więc czy wiemy, jak to funkcjonuje, czy nie wiemy, to i tak to funkcjonuje w pewien sposób. Tak. Więc jak się dowiadujemy, to wiemy, jak to działa i możemy tego użyć tak, jak chcemy, wtedy jesteśmy wolni. Mówisz o doświadczeniu i obserwacji w takim wyglądzie w siebie. Mówię o wiedzy, która pochodzi z różnych źródeł, oczywiście. I oczywiście najlepszym źródłem do tego, aby dowiedzieć się, jaki jest umysł, to jest medytacja, ale
Analiza jest również... Refleksja. Refleksja. Każdy sposób uczenia się jest pożyteczny, jeżeli to, czego uczymy się, może nam się do czegoś przydać. Oczywiście dlatego, że możemy zebrać w życiu bardzo dużo różnych informacji, tak, które nam są całkowicie nieprzydatne. To znaczy, wydaje się nam, że warto to wiedzieć, ale to na relatywnym poziomie jest niemożliwe. Nie? Musimy cały czas wybierać pomiędzy istotną, a nieistotną informacją, ponieważ źródło pomieszania najczęściej pochodzi stąd, że wydaje nam się zupełnie, tak, że tak powiem, śmieciowa informacja najważniejszą, a wtedy nie zauważamy tej, która jest zasadnicza, nie? I jest istotna, nie? Więc esencją, która jest. I wtedy oczywiście jesteśmy super pomieszani. Więc najpierw musimy odkryć, co jest rzeczywiście najważniejsze i czego dowiedzieć powinniśmy się najpierw. I oczywiście najpierw powinniśmy się dowiedzieć czegoś o umyśle, a nie odnośnie zapytać o świat, ponieważ w różnych stanach umysłu różnie widzimy świat. No właśnie. To, jak doświadczamy świata, zależy od stanu naszego umysłu. A nie sądzisz, że właśnie to chyba jest największa rewolucja, która ewentualnie czeka człowieka, właśnie to, żeby zaczął znaczy kwestia postrzegania świata tak naprawdę, bo cały czas współczesny człowiek szczególnie, żyjemy w czasach jednak, właśnie o to chcę cię zapytać, bardzo konsumpcyjnych, bardzo takich tych cały czas tego materialistycznych na tyle, że staramy się zdobyć wszystko, co możliwe na zewnątrz, obserwujemy, oceniamy wszystko, co na zewnątrz się wydarza. Łatwiej jest nam właśnie ocenić i obwinić to, co się wydarza na zewnątrz, innych za to, co się dzieje z nami, czyli cały czas jakby ta percepcja jest na zewnątrz, ale bardzo trudno współczesnemu człowiekowi jest właśnie gdzieś ten wejrzeć w siebie i zobaczyć, że tak naprawdę ten początek tego wszystkiego jednak jest w nas i my gdzieś mamy wpływ na to, jak wygląda nasze życie, jak widzimy, jak świat. Budda tłumaczył, że główny problem człowieka to jest ta słabość umysłu, którą porównywał do oka. Więc mówił, tak jak oko może widzieć wszystko wokół, a nie może zobaczyć samo siebie bez zwierciadła, podobno słabość ma nasz umysł. Naturalnie dla umysłu łatwiej jest postrzegać wszystko wokół, co się wydarza, ale jeżeli chcemy zapytać dobrze, a kto jest obserwatorem? Kto przeżywa? Bo bez przeżywającego nie ma przeżyć. Nie? Bez doświadczającego nie ma doświadczeń. Nie? Oczywiście wychowaliśmy się też w takim naukowym świecie, który próbuje wyjaśnić, że ten świat istnieje obiektywnie gdzieś tam. No rzeczywiście, on istnieje jakoś tam, ale istnieje jako permanentna zmiana. I oczywiście ta zmiana wydarza się w taki, a nie inny sposób, ale ten świat jest uzależniony od tego, jak przeżywający go przeżywa. Więc no, to jest takie złudzenie, że widzimy ten sam świat, ale oczywiście, że nie. Więc ta wspólna część, nie, tego doświadczenia, które mamy, to prawdopodobnie jest bardzo niewielka. Dlatego tak trudno ludziom się porozumieć. Nie dlatego często, że ludzie są źli z natury, tylko po prostu widzą zupełnie inny świat, więc są absolutnie przekonani, że przecież ja mam rację, bo ja widzę prawdziwy świat. Nie? Więc im prawdopodobnie społeczeństwo funkcjonuje, tym lepiej, im ta wspólna część jest większa. Nie? Dlatego ludzie z różnych kultur, z różnych ras w ogóle nie mogą się porozumieć, bo wtedy ta część, która, jak mówią Anglicy, overlap, nie? To jest taka bardzo, bardzo malutka i związana z jakimiś zmysłami, a nie w ogóle z wartościami. Nie? Więc wtedy jest tylko konflikt, bo tak to funkcjonuje. Jeżeli dziś myślimy poprawnie, jutro mówimy poprawne rzeczy, mądre rzeczy, a pojutrze robimy mądre rzeczy, a jeżeli dziś myślimy w głupi sposób, to prawdopodobnie jutro powiemy coś głupiego, a pojutrze zrobimy coś głupiego. Tak to działa, więc najpierw musimy zapytać, dobrze, jak ludzie myślą, nie? Dlatego umysł jest tak ważny, ponieważ może nam się wydawać w życiu, że my nie mamy żadnej filozofii, bo nie potrzebujemy, nie? Ale wszyscy mają jakiś światopogląd. Wystarczy zapytać, jak się zachowują. Jeżeli zachowują się w ten sposób, to ich zachowanie pokazuje ich wartości. Jeżeli to jest dla nich ważne, to właśnie to jest tym, czego chcą, co zdobywają w życiu i tak dalej. Więc ich zachowanie pokazuje i tak te wartości.
No tak, więc ale nawet generalnie... Nawet gdy o tym nie mówią, tak jest. Tak, nie? Ale generalnie wiemy o tym i to jest też ciekawe, że 2500 lat temu, kiedy Budda udzielał tych nauk, ludzie tak samo cierpieli, tak jak dziś. Właściwie te nauki cały czas są potrzebne ludziom, tak naprawdę. I chodzi mi o to, że z jednej strony chcę cię zapytać o to, jak to widzisz, to znaczy, czy tak naprawdę, czy my się w ogóle zmieniamy jako ludzie, już niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, jacy jesteśmy, czy my w jakimś sensie ta ewolucja jednak gdzieś postępuje i my jednak potrafimy sobie coraz lepiej radzić, czy też każdy po prostu osobny człowiek, który niemalże, zmieniają się warunki oczywiście, rewolucja przemysłowa, coraz więcej możliwości, ale tak naprawdę cały czas wszyscy chcą dobrze, a wychodzi różnie, to znaczy, no ja, a cały czas... Ja nie byłbym takim optymistą, że wszyscy chcą dobrze, bo to jest takie super, super optymistyczne założenie, którego życie nie potwierdza, nie? Hitler nie chciał niczego dobrego, Stalin też nie chciał niczego dobrego, Chomeini ani Pol Pot nie chcieli niczego dobrego. Chcieli skrzywdzić innych, ponieważ ich umysł wypełniony był nienawiścią. Więc powiedzenie takie, o, wszyscy chcą dobrze, no, nie obserwuję takich zjawisk. Oczywiście w naszym społeczeństwie mamy taką ilość altruistów, którzy chcą dobrze i dlatego żyjemy w takim altruistycznym, przyjemnym świecie. Ale nie sądzę, że wszyscy chcą dobrze, nie? Wystarczy się rozglądnąć, nie? Ludzie się mordują, gwałcą, zabijają i stwierdzenie, że nie potrzebujemy rozsądnych rozwiązań w tym świecie i to nie jest rozsądne, nie? To tak myślą socjaliści, nie? Jak ludzie mają 20 lat i nie są socjalistą, to nie mają serca, nie? Ale jak mają 40 lat albo więcej i nie są konserwatystą, to nie mają rozumu, nie? Więc jak można by powiedzieć, wypuścić wszystkich ludzi z więzienia, bo wszyscy są dobrzy, nie? Ale jak ich wypuścimy, to co się stanie, no? My musimy się tam się musimy zamknąć dla bezpieczeństwa wtedy. No tak, ale też mówimy trochę o tym, że ludzie są pomieszani i ludzie są chorzy psychicznie. To znaczy, bo wymieniłeś też trochę jednak, myślę, można powiedzieć o przynajmniej jedną z tych osób chorą psychicznie, a na pewno pomieszaną. To znaczy, no dobrze, no to może nie wszyscy chcą dobrze, ale w każdym razie większość z nich, którzy chcą dobrze, nie zdają sobie sprawy, że robią źle. W każdym razie do czego zmierzam? Czyli teraz, czy... Bym dyskutował. Niepoczytalnych ludzi jest bardzo niewielu. I to, że jest ktoś chory psychicznie, wcale nie znaczy, że nie wie, czego co robi. Dlatego chorzy psychicznie są sądzeni w sądach. Niepoczytalni nie są sądzeni. Czyli ale człowiek chory psychicznie nie znaczy, że jest niepoczytalny. To jest zupełnie inna kategoria. Czyli nie, woli, żeby nie uogólniać w żaden sposób? Nie, no po prostu... mówienie, że wszyscy ludzie mają taką samą motywację, to jest super... liberalno-altruistyczno wydumana idea, która nie ma nic wspólnego z życiem. Nie? Widzimy, że ludzie mają różne motywacje. I jeżeli altruiści nie będą się trzymać razem i będą staną się sentymentalni i niepraktyczni, to wyginą. Więc wszyscy ci altruistyczni ludzie powinni mieć oprócz tego altruizmu dobre zrozumienie, jak ten świat funkcjonuje. Więc oczywiście, jak jesteśmy altruistą, mamy dużo dobrych uczuć, to mówimy miłość, 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 nie? Ale nagle obserwujemy, że chcemy porozmawiać i ucałować lwa w zoo, a on jakoś nie chce z nami się zaprzyjaźnić, nie? I kontrast, nie? Ponieważ zwierzęta rozumieją inaczej ten świat, w którym żyjemy i mają inną motywację i może nagle dziś widzą nas jako pokarm, nie? Więc udawanie, że tego nie ma, no kończy się tragicznie, nie? Chodzi o bycie praktycznym, więc ludzie mają różną motywację i dlatego mając altruistyczną motywację, robią altruistyczne rzeczy, to przynosi im szczęście, mając egoistyczną motywację, mają złudzenie, że egoizm przyniesie im szczęście, a nie ma egoistycznego szczęścia, takie nie istnieje. Ponieważ jeżeli dobrze zrozumiemy, jak funkcjonuje umysł, to zobaczymy, że uszczęśliwianie innych robi nas bardziej szczęśliwymi, niż gdybyśmy sami dla siebie zdobywali szczęście. Jak tego nie odkryjemy, to jesteśmy egoistą wiecznie nieszczęśliwym. A jak możemy to odkryć? No myślę, że IQ... Nie? No cóż, no ale nie uczyć się, nauczyć IQ. Się można wszystkiego. Myślę, że medytacja, nie? Więc jak
ktoś medytuje, może dowiedzieć się czegoś o swoim umyśle i mieć to, tak funkcjonuje mój umysł, więc to, co robiłem, było głupie, bo robiłem coś w sprzeczności z tym, jaki umysł jest. Nie rozumiałem, jak to funkcjonuje. Mhm. Ale nawet właśnie chyba zrozumieć to już jest dobrze chociażby, albo przynajmniej refleksja nad tym. Ale chodzi mi o to, czy ty uważasz, że człowiek właśnie ma tę możliwość od momentu tego, tej iskry pojawienia się, tej reakcji, do momentu zrobienia czegoś, czy ma tą możliwość jednak wpływu? Zrozumieć, czy to jest pierwszy krok. Mhm. Ponieważ znowu jesteśmy wychowani w pewnym systemie bardzo dobrym, szkolnictwa i cudownym chrześcijańskim społeczeństwie, gdzie mamy do czynienia z czymś takim jak współczucie, jak miłosierdzie, wybaczanie sobie, nie? A nie od razu ucinanie sobie głowy, nie? Z byle powodu. Więc zrozumienie jest bardzo ważne, ale buddyzm oparty jest na doświadczeniu. Dlaczego? Rano, jak się budzimy, to wiemy, że w nocy wszystko, co się wydarzało, to był sen. Ale to, że wiemy o tym rano, nie wystarczy do tego, żeby usnąć wieczorem i przeżywać sen jako sen, nie? Musimy praktycznie nauczyć się przeżywać na poziomie naszego zrozumienia. Dlatego buddyzm jest czymś praktycznym. Mówi, dobrze, w medytacji odkryłeś, jak funkcjonuje umysł, teraz musisz nauczyć się funkcjonować na tym poziomie, aby również sprawdzić, czy rzeczywiście to, co rozpoznałeś, jest prawdziwe na poziomie absolutnym. To znaczy, jak jest absolutnie prawdziwe, to jest prawdziwe w medytacji, jest prawdziwe w życiu, jest zawsze prawdziwe. Musimy to sprawdzić, bo doświadczenie jest tym nie, empirycznym testem, który jeżeli nasza wiedza nie wytrzymuje tego testu, to cóż, nie może się do niczego przydać, prawda? To jest tą ideę fix, nie? Mhm. Więc samo zrozumienie, to oczywiście wydaje nam się, że jak zrozumieliśmy i tak w szkole trochę tak się przyzwyczailiśmy do tego, to już jest to nasze, nie? Ale sen jest tym przykładem, że nie bardzo, nie? Więc tak. Zrozumieliśmy, że wpadliśmy w gniew i powiedzieliśmy dzieciom i żonie coś super głupiego i negatywnego, czego nigdy nie chcielibyśmy może powiedzieć. No ale samo to, że zrozumieliśmy, że to było takie głupie, jeszcze nie powoduje, że jest gwarancja, że nigdy tego nie zrobimy. Musimy się czegoś jeszcze głębszego nauczyć, nie? No właśnie. Musimy zobaczyć, gdzie jest przyczyna tego problemu i jak, co z tym zrobić. I przeszkadzające uczucia naprawdę nam przeszkadzają. Takie uczucia jak gniew, jak duma, jak przywiązanie, jak zazdrość. Sama niewiedza, sam brak informacji jest jak przeszkadzające uczucie. Ponieważ jeżeli nie wiemy, jak ten świat funkcjonuje, to dlatego najczęściej, że się nie chcemy dowiedzieć. Nie? I ostatnio byłem w Niemczech, miałem takie żywe doświadczenie tego, że niewiedza jest przeszkadzającym uczuciem. Rozmawiałem z jednym Niemcem i tłumaczyłem mu, jakie będą mieć fatalne skutki tego, co pani Merkel zrobiła dla Niemców, że sprowadziła wbrew unijnemu prawu ludzi, którzy tam się nie nadają do mieszkania i jakie będą mieć konsekwencje tego, a on nie chciał o tym słyszeć, nie chciał o tym rozmawiać, no bo niewiedza jest przeszkadzającym uczuciem. Miał wrażenie, że jak nie będzie o tym rozmawiał i nie będzie tego słyszał, to tego nie będzie, nie? Próbuje również tego nie widzieć, nie? Ale i tak to tam jest, nie? Lepiej zobaczyć, porozmawiać, zrozumieć i zastanowić się, co z tym zrobić, nie? Jakie mogą być tego konsekwencje? Więc udawanie, że nie istnieją problemy, to jest nasza codzienność, nie? Nie? Więc alkoholik zostaje alkoholikiem, bo myśli, no oni pili alkohol, ale oczywiście oni nie wiedzą, jak to robić. Nie? Ja wiem, jak pić alkohol i nie stanę się alkoholikiem, ale przyczynowość działa. To znaczy, ktoś, kto pije przez 20 lat jest alkoholikiem, nie? I chociaż nie wiem, jakby pił, nie? I jak nawet gdy pije tylko wieczorem albo tylko rano, po prostu tak to działa, więc niewiedza naprawdę jest przeszkadzającym uczuciem, więc nie chcemy się dowiedzieć, ponieważ od razu musielibyśmy coś z tym zrobić, musielibyśmy dotknąć siebie, musielibyśmy się stać odpowiedzialni i to jest problem, nie? I te przeszkadzające uczucia nam naprawdę przeszkadzają. A dlaczego warto się dowiedzieć? Ponieważ umysł jest doskonały, jest absolutnie szczęśliwy, nieustraszony, aktywnie współczujący, a świat jest rajem, nie? Tylko tego nie widzimy, nie? To musimy parę rzeczy odrzucić od siebie. Ale kiedy jest rajem? No wtedy, jeżeli
jeżeli szanujemy pewne wartości, jeżeli szanujemy siebie nawzajem, jeżeli zachowujemy się poprawnie. Tak to jest, nie? I to my wybieramy, czy ten zewnętrzny świat jest rajem, czy piekłem. Oczywiście, że my jako społeczeństwo, nie? Czy akceptujemy pewne zachowania innych, czy próbujemy innym wyjaśnić, ale tak do czego to doprowadzi, nie? Jeżeli ty ograniczysz moją wolność słowa i powiesz mi, że poprawność polityczna jest najważniejsza, jak pewnych rzeczy nie będę mówił, to potem może również przestanę myśleć i to będzie takie wspaniałe. No ale jak w ogóle przestanę myśleć i będę myślał tylko, jak mam myśleć, to jest koniec myślenia, nie? Mhm. Więc to są, to naprawdę niewiedza jest przeszkadzającym uczuciem. Tak. I Budda mówił, że to jest w ogóle niewiedza na temat tego, jaki jest umysł, jak wszystko funkcjonuje, to jest jedyna przyczyna wszystkich naszych cierpień. To znaczy, jak nawet uwierzymy, że rzeczy są inne niż są, to i tak są takie, jakie są. Więc lepiej się dowiedzieć i odkryć. A warto odkryć, bo umysł natury jest doskonały. Dlatego warto odkryć. Nie trzeba się obawiać, że jak się dowiemy, to zobaczymy tam w środku umysłu jakiegoś potwora, który chce zgwałcić mamusię i zabić siostrzyczkę, czy coś takiego. Nie ma tam takiego potwora. Jeżeli ludzie robią tak te głupie rzeczy, to właśnie z niewiedzy. Ale właśnie, tylko cię poproszę, powiedz, jak ty to widzisz właśnie na przestrzeni tego tak długiego czasu, odkąd my jesteśmy na Ziemi? O, żeby wiedzieć, jak wygląda życie człowieka w jaskini, no to trzeba byłoby tam pożyć w tej jaskini, nie? Dobrze aktorzy o tym wiedzą, nie? I jak tam mają grać jakiegoś bezdomnego, to często przenoszą się na ulicę i żyją jako bezdomny przez jakiś czas, nie? Bo, no bo jak zaczną udawać bezdomnego, a będą udawać coś, o czym nie mają zielonego pojęcia, bo to jest tak dalekie od ich doświadczenia z tego Hollywood, w którym żyją, w jakimś tam pałacu, nie? To nie będzie autentyczne, więc żeby wiedzieć, jak to wygląda, ci dobrzy aktorzy, nie? Idą na ulicę i mają grać żebraka i przez miesiąc są żebrakiem, przez dwa miesiące i wtedy widzą, to tak to wygląda, to oni widzą inaczej świat i jak się siedzi i prosi się o monetkę, żeby sobie coś kupić, i inni patrzą na ciebie jak zupełnie bezużyteczną istotę na tym świecie, to człowiek czuje się inaczej, wygląda inaczej, reaguje inaczej, nie? Więc tak to myślenie o historii to jest ciągle z naszego punktu widzenia, więc mamy jakieś wyobrażenie o historykach, którzy nam coś przekazali, ale to jest wyobrażenie historyków, prawda? Tak. Kronikarz, który pisał o naszej polskiej historii, był na utrzymaniu króla. Nie tylko na utrzymaniu, ale też jakby napisał o królu coś, co by mu się nie spodobało, no to może głowa by z karku spadła, więc tak. My czytamy to, mamy tą historię, którą nas uczą w szkole, która została, prawda? Więc niektórzy mówią, psycholodzy, że jak wymyślono, zrobiono druk, to zmienił się umysł ludzi w ten sposób, że praktycznie bardzo trudno odkryć, jak on wyglądał wcześniej, nie? Nagle dostajemy tak dużo informacji do umysłu, a wcześniej ludzie mieli jedną książkę jeszcze na łańcuchu, gdzieś tam przywiązaną do skały i psychologia chyba mówi, że człowiek w średniowieczu w ciągu życia dostawał tyle informacji, nowych informacji ciągle, które my dostajemy chyba tyle informacji w ciągu tygodnia, co w średniowieczu przez całe życie, nie? Jeżeli dobrze pamiętam te proporcje, ale to są przerażające proporcje. I teraz jak zrozumieć umysł tego człowieka ze średniowiecza, który żył w czasach, tylko nic się nie zmienia i tak dalej. To jest zewnętrzny świat. Ale na wewnętrznym poziomie on miał te same przeszkadzające uczucia. Więc gdy Budda 20, prawie 6 wieków temu powiedział, że umysł ma absolutną naturę, że można rozpoznać umysł i dał metody, jak to zrobić, ludzie myśleli podobnie jak dziś. Ktoś mówił, no dobrze, ale pojadę gdzieś, gdzie wcześniej nie byłem i w ten sposób będę szczęśliwy, albo kupię sobie coś, czego nie miałem i to uczyni mnie szczęśliwym. I gdzieś ludzie myślą tak samo, nie? Tak. Więc mamy podobne przeszkadzające uczucia, podobne instynkty i oczywiście rzeczywistość jest inna, reagujemy inaczej, nie? Więc no ale główne problemy są bardzo podobne. Więc jeden tybetański lama dawał wykład w takim cywilizowanej części świata i wszystko takie bardzo eleganckie i on tak wyglądał, tak jakby chodził po ziemi, a nie spadł z nieba, więc
Nie mówił też po angielsku, więc ktoś tam pomyślał, że on chyba nic nie wie na temat świata i w ogóle niczego od niego nie można by się nauczyć. Nie? I chyba lama był w stanie czytać myśli i popatrzył na tego kogoś i powiedział, nie, powiedział, wiesz co, można lecieć w statku kosmicznym na Księżyc. I to byłoby bardzo ciekawe. Tylko jest taki jeden problem, że jak lecimy w statku kosmicznym na Księżyc i umieramy, zaczynamy umierać, no to wtedy już nie ma znaczenia, gdzie umieramy. Czy w jakiejś zapadłej wiosce, w walącym się domku, czy w statku kosmicznym, bo wszystkie problemy wracają do tego samego, do naszego problemu śmierci. Więc czy to było w jaskiniach, czy to było w średniowieczu, czy to jest dziś, rodzimy się i umieramy. I to jest nasz podstawowy problem, nie? Oczywiście, możemy zrobić wszystko, żeby o tym zapomnieć i aby dowiedzieć się o tym od lekarza 5 minut przed śmiercią, nie? Może nam się to udać, ale nawet jak się dowiemy 5 minut przed śmiercią, to i tak musimy umrzeć. Więc to jest chyba podstawowy nasz problem. I buddyzm próbuje być praktyczny, próbuje nas nauczyć i dać nam metody, nauczyć czegoś, co pomoże nam lepiej żyć, lepiej umrzeć, lepiej się urodzić. Więc bardzo łatwo jest powiedzieć ludziom, bądźcie dobrzy i szczęśliwi. Problem jest, jak to zrobić. No właśnie. Więc buddyzm nie tylko mówi, możesz być szczęśliwy, warto być dobrym. Mówi również, jeżeli jesteś złym, to tu są metody, jak możesz to zmienić. Jeżeli nic ci się nie udaje, o, tu są metody, jak się możesz zmienić. A więc przychodzisz do ośrodka medytacyjnego, siadasz, medytujesz, patrzysz na stronę buddyzm.pl, dowiadujesz się czegoś i możesz użyć tych metod. Ale jeżeli ktoś nie użyje tych metod, no prawdopodobnie będzie próbował wymyśleć koło na nowo i straci całe straci życie. Dużo czasu, nie? Więc nie dlatego, że Budda ma jakąś licencję naprawdę, albo buddyści mają licencję naprawdę, ale dlatego, że jeżeli ktoś odkrył prawdę, to ona zawsze jest prawdą, nie? I w gruncie rzeczy tak nie ma większego nawet znaczenia, kto to odkrył, nie? Ponieważ jeżeli to jest prawdą, to jest prawdą i możemy tego używać. Więc dziś na pewno nie wszyscy pamiętają te wszystkie nazwiska i imiona tych wielkich, wspaniałych naukowców, którzy nasze życie uczynili łatwiejszym, ale używamy tych rzeczy, bo to jest prawda, one tak funkcjonują. Więc jeżeli ktoś odkrył coś niewiarygodnie ważnego dla nas, o tym, jaki jest nasz umysł, no po prostu odkrył coś. Ale właśnie jak rozmawialiśmy ostatnio i ja ciebie pytałam, czy ma sens to, co robię, jeśli chodzi o kultura to natura, spytałam cię po twoim wykładzie. Powiedziałeś, że teraz ważne jest to, żeby mówić o przyczynie i skutku. Tak, bo to jest ważne na świecie, nie? W zachodnim świecie, w Europie, w Ameryce. U nas jest to ważne jako szczepionka, nie? Tak. Przed infekcją, nie? Ponieważ nasze społeczeństwo jeszcze nie myśli całkiem na szczęście tak, ponieważ niedawno mieliśmy komunizm, nie? I ciągle żyją ci ludzie, którzy cieszyli się, jak kupili papier toaletowy i jak kupili na święta pomarańcze, to byli już w siódmym niebie. Ciągle ci ludzie żyją, nie? Ale są społeczeństwa, które już dawno zapomniały o takich radościach, nie? Również dziś młodzi ludzie też nie rozumieją, że można się cieszyć z tego, że człowiek kupił coś do jedzenia smacznego, nie? Ponieważ żyje w innej rzeczywistości niż moje pokolenie. Ale to moje pokolenie ciągle jeszcze jakoś tam żyje, nie? I dzieli się tym doświadczeniem, nie? Że może być tak i tak. A w tych kulturach dobrobytu ludzie już nie pamiętają tych sytuacji, że można się cieszyć z wielu różnych ludzi, więc coraz więcej ludzi mamy oburzonych, bez powodu często, nie? Mamy wielu ludzi, którzy się domagają czegoś, nie? Chociaż bezpodstawnie, ponieważ żeby coś mieć, czasami trzeba coś włożyć do świata, nie? Więc o ile pamiętam, chyba prezydent Kennedy powiedział, nie myśl o tym, co Ameryka może zrobić dla ciebie, pomyśl o tym, co ty możesz zrobić dla Ameryki. Więc coraz więcej mamy takich ludzi, którzy myślą o tym, co świat dla nas powinien zrobić. Nie? I oni ciągle protestują, czasami jeszcze do końca nie wiedzą dlaczego. I oczywiście taka postawa jest dość śmieszna, ponieważ to nie tak działa. Nie? Ponieważ
Jeżeli czegoś się domagamy, ale nie jesteśmy w stanie i tak tego użyć, to jest to bez sensu, nie? Ponieważ jeżeli nawet dostaniemy dużo pieniędzy, ale jesteśmy alkoholikiem, to będziemy jeszcze bardziej nieszczęśliwi. Więc musimy zrozumieć, że pewne sytuacje są możliwe jako zestaw, nie? Nie? Więc pracowici ludzie osiągają coś, robią coś dla innych, nie? I ludzie, którzy zdobyli jakieś wykształcenie, są pożyteczni i mogą dostać dobrą pracę. I oczywiście ci, którzy byli zbyt leniwi, żeby to zrobić, uważają, że za mało zarabiają, bo tam jakiś naukowiec czy jakiś tam dobry chirurg zarabia trochę więcej, nie? Co u nas to tak nie jest, ale znowu na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach, to tak wygląda, no to mówi, jak to możliwe, nie? Ja powinienem... Powinna być równość. No tak, no ale on poświęcił wiele lat studiów, nie? I pocił się i zdobywał wiedzę i teraz robi coś, co jest związane z odpowiedzialnością i stresem i chyba powinien być lepiej wynagrodzony niż człowiek, który siedzi na poczcie gdzieś i przybija jakieś stempelki czy robi coś innego tego typu, gdzie nie wymaga to ani wiedzy, ani koncentracji, ani umiejętności, ani tego kapitału, którego nie włożył. To wszystko kapitału doświadczenia i kapitału wiedzy i wykształcenia, więc przyczyna i skutek, to zrozumienie, nie? Przyczyny i skutku jest tak ważne, ponieważ jeżeli nawet czegoś chcemy, a nie rozumiemy, jak to działa, to i tak nie będzie działać. To znaczy Budda tłumaczył, na zewnętrznym poziomie jest przyczyna i skutek i to widać, że działa, ale na wewnętrznym poziomie również. Nasze rodzaje szczęścia i cierpienia, które przeżywamy, nie wydarzają się ad hoc, bez jak losowo, nie? To, co przeżywamy na wewnętrznym poziomie, czy jesteśmy szczęśliwi, czy cierpimy, to jest skutkiem naszych wcześniejszych myśli, słów i działań. Mhm. Ale to zrozumienie to nie jest znowu jakiś determinizm, ponieważ tu i teraz, w tej sytuacji, którą mamy, i oczywiście ta sytuacja może być różna, jedni mają lepszą albo gorszą, ale każdy w tej sytuacji ma znowu wybór, może zrobić coś, co poprawi tą sytuację i wybrać lepszą przyszłość, albo coś, co tą sytuację jeszcze bardziej pogorszy, ponieważ tworzymy przyszłość, to my poprzez nasze myśli, słowa i działania stwarzamy swoje życie. I zobaczenie tego na wewnętrznym poziomie, że tak działa, oczywiście nie jest łatwe. Dlatego Budda udzielił tak wiele nauk na ten temat, ponieważ może się wydawać, że jak w poniedziałek rano się budzimy, mamy kaca, to tak dlatego, że poniedziałek to taki pechowy dzień, ale prawdopodobnie jest przyczyna i to jest chyba to, że wypiliśmy za dużo w niedzielę wieczorem. Więc zaakceptowanie tego nie jest łatwe, ponieważ znowu to znaczy, że jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie. Ale dokładnie tak to działa, dokładnie tak jest. Nie? I to, że nie widzimy tego, że tak jest, to są powodem tego są nasze przeszkadzające uczucia. Jak jesteśmy gniewni, to nie widzimy tego, co się wydarza. Widzimy tylko to, co nam się nie podoba. Jak jesteśmy dumni, to nie widzimy tego, że inni może są mądrzejsi od nas. Nie, wydaje nam się, że to my jesteśmy najmądrzejsi. Nie? Jak jesteśmy przywiązani, to nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, że to i tak chyba przyjdzie i odejdzie, bo przyszło i złożone jest z warunków, nie da się tego zatrzymać. Jak jesteśmy zazdrośni, no to zawsze jesteśmy nieszczęśliwi, bo no jak jesteśmy nieszczęśliwi, bo inni są w lepszej sytuacji, to zawsze znajdziemy kogoś, kto jest w lepszej sytuacji niż my. Albo jest piękniejszy, albo mądrzejszy, albo bogatszy. I przeszkadzające uczucia są problemem. Musimy się nauczyć je przeżywać poprawnie. Ludzie są bardziej albo mniej szczęśliwi z powodu tego, że nie wie... To przyczyną tego jest, jak pracują z przeszkadzającymi uczuciami. Więc to nie jest żaden mechanizm. Jeden człowiek siedzi w więzieniu, bo nie wie, co zrobić, jak się gniew i nienawiść pojawia w jego umyśle. Drugi człowiek ciągle gdzieś tam chodzi na wolności, bo jak pojawia się nienawiść i gniew, to ma więcej dystansu, więcej kontroli nad tą sytuacją, bo więcej wie na temat tego, jak umysł funkcjonuje. Mhm. Ale możemy nauczyć się, jak przeżywać to wszystko w najlepszy możliwy, doskonały sposób. I wtedy widzimy, że coś, co wcześniej było trucizną, nie? Nagle możemy przeżywać jako mądrość, bo zdobyliśmy dystans, zdobyliśmy większy poziom przytomności, świadomości umysłu i lepiej widzimy, co się wydarza.
mamy możliwość innej reakcji. Oczywiście. Więc jak nie mamy tej świadomości tego, co się wydarza, to i tak się tak wydarza, jak się wydarza. Mhm. Więc chcemy tej wolności, chcemy tego poziomu szczęścia. Musimy czegoś nauczyć się o tym, jak umysł funkcjonuje. Bo nie ma innego wyjścia, dlatego że tylko umysł może być szczęśliwy. Mhm. Nie potrafi tego nic. I nikt za nas tego też nie zrobi, nie? Ponieważ inni mogą nam pomóc, Budda może nam pokazać, jak to zrobić i jaki jest cel, ale i tak sami musimy to zrobić, bo ten stan absolutnego szczęścia i pełnej wiedzy to jest stan doświadczenia, to jest doświadczenie, to nie jest jakaś koncepcja. Mhm. Dobra koncepcja oczywiście jest dobrym początkiem, ale jeżeli nie sprawdzimy tej wiedzy na każdym możliwym poziomie, to nie będziemy jej sami mogli zaufać. Stanie się tylko wiarą. Nie będziemy w stanie również funkcjonować w ten najlepszy możliwy sposób, to znaczy zgodnie z tym, jak rzeczy funkcjonują. I z pożytkiem dla innych. No, jeśli to będzie tylko relacja, możliwe. To jest bardzo proste. Jak sami sobie nie możemy pomóc, to co dopiero nie powinniśmy być aż tak naiwni i myśleć, że innym się do czegoś przydamy. Nie? No to ja życzę wszystkim. I dziękuję bardzo, Karol, za to, że poświęciłeś nam trochę swojego czasu. Życzę wszystkim, żeby jednak byli w stanie być nie tylko dla siebie, ale dla innych też pożyteczni. Oczywiście. Jeżeli myślimy o innych i troszczymy się o innych, to jest zawsze sytuacja, gdzie wszyscy wygrywamy. Nikt nie traci, wszyscy wygrywamy. To nie jesteśmy tak oddzieleni od innych, jak nam się wydaje. Na relatywnym poziomie mamy różne ciała, różne myśli, uczucia, ale wszyscy chcą osiągnąć szczęście. Wszyscy. Jednak. Pytanie dziękuję tylko bardzo. Jest, jak to zrobić. Dziękuję bardzo. Założę się, że wszyscy, nawet masochiści, mają jednak inny pomysł, ale za tym stoi i tak szczęście. Dziękuję. Dziękuję. Okej. Okay.